uregulowania w drodze rozporządzenia przez ministra zdrowia. Przy czym projekt zakłada, że minister zdrowia ma również zasięgnąć w procesie wydawania tego zezwolenia opinii komendanta głównego policji, głównego inspektora farmaceutycznego. Zapewne jeszcze będą inne podmioty, które będą w ten proces zaangażowane. Więc myślę, że to jest bardzo atrakcyjne również dla rządu. To jest narodowy system monitorowania. Narodowy system monitorowania to jest taka, nie wiem, czy, no to jest nazwa całego tego systemu, w ramach którego funkcjonują poszczególne elementy. Oczywiście jakby centralnym elementem jest ten narodowy system, jest ten centralny rejestr, który jest prowadzony w Ministerstwie Zdrowia i w nim są gromadzone wszystkie informacje istotne z punktu widzenia, no powiedzmy sobie, zadań państwa, czyli ochrony zdrowia. Dane o liczbie pacjentów, powierzchni upraw. Centralna ewidencja, tak, to ma też pełnić funkcję takiej centralnej ewidencji tego całego, nazwijmy to w cudzysłowie, obrotu tym surowcem, ponieważ to nie będzie taki obrót w rozumieniu prawa farmaceutycznego, tylko to będzie taka po prostu, może to będzie system zaopatrzenia. Ale też wydaje mi się bardzo ważne, że tam mają być gromadzone wyniki badań, bo jednak te badania są prowadzone niedługo nad zastosowaniem marihuany. Niektórzy wierzą, że ona ma ogromny potencjał. Na razie to są jakieś wstępne fazy i doświadczenia tych krajów, które pierwsze się na niej poznały i zorientowały. I też doświadczenia pacjentów, wiemy, że ma takie działania na pewno kojące, czy kojące ból, kojące choroby mięśni. Natomiast niektórzy pacjenci obiecują sobie znacznie więcej. Właśnie. Niestety, czego badania nie potwierdzają. Więc jak ten taki pewien chaos jeszcze poznawczy, informacyjny? Tak, właśnie to rozwiązania, które tu prezentujemy. Tak. Właśnie rozwiązania, które tu prezentujemy, są powiedzmy odpowiedzią właśnie na ten chaos poznawczy, na który jakby narzekają również lekarze, że wszystkie te informacje są takie rozproszone, nie ma jakiejś takiej jednej, można powiedzieć, linii. I jeżeli chodzi o badania, to te badania będą miały zasadniczo charakter obserwacyjny. To chodzi o to, żeby w takiej zorganizowanej formie, zgodnie oczywiście ze standardami naukowymi, prowadzić taką obserwację w ramach bieżącej praktyki. W ramach tej obserwacji również, tak jak słusznie Pani powiedziała, będą jakby zbierane i publikowane informacje na temat potencjalnych interakcji z innymi lekami, na temat potencjalnych czy zidentyfikowanych działań niepożądanych. Natomiast rozumiem, że też badań na świecie, które potwierdzają z kolei już zastosowanie w różnych... To znaczy, z badaniami jest tak, że nie wszystkie powiedzmy choroby, czy nie wszystkie wskazania, mówiąc tym językiem powiedzmy medycznym, są do zbadania zgodnie ze standardem, który jest taki najbardziej pożądany. Bardzo prosto zaobserwować, że dzieci z tymi skrajnymi chorobami padaczkowymi to opowiadają po prostu rodzice i to można zaobserwować, po prostu to im pomaga. I do tego są takie standardowe narzędzia badawcze, które też będą, mówiąc tak, implementowane w ramach tego systemu. To też będzie po stronie jakby ministra zdrowia, żeby ta baza funkcjonowała naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Będą możliwe właśnie takie badania obserwacyjne, które będą potwierdzały bądź zaprzeczały skuteczności w określonych wskazaniach. Natomiast, to jest bardzo ważna uwaga, te badania będą służyć jakby bieżącej praktyce medycznej, a nie rejestracji leków w tym systemie, powiedzmy, rynkowym. Czyli z jednej strony można być lekiem oparcie marihuana, ale z drugiej strony można skarmu roślinne używać. Znaczy, tak, jak najbardziej. To jest też bardzo ważne. Należy to podnieść, że projekt dla system ma być skonstruowany tak, żeby uniknąć zakłócenia konkurencji na rynku farmaceutycznym, żeby jednak rynek farmaceutyczny dalej pracował nad stworzeniem leków. Ale dlaczego to jest takie ważne, żeby to uregulować, ten projekt ponadto? To znaczy dlatego, że aktualna sytuacja po prostu tego wymaga. Zgłaszają się z tym lekarze z takim problemem, że pacjenci po prostu poszukują tej formy terapii, poszukują dostępności. Przy czym to nielegalnie narażają się na odpowiedzialność i nie wiedzą. Macie jakieś szacunki losu? Szacunki nie mamy, natomiast mamy takie dane dość, mamy takie informacje, nieoficjalnie rekomendują pacjentom, żeby to stosowali, natomiast odsyłają ich na czarny rynek, żeby no, nie,
narazić czy na naruszenie ustawy, czy na naruszenie regulacji branżowych. No więc moim zdaniem, naszym zdaniem ten system będzie rozwiązaniem, tych problemów. Jędrzej Sadowski, autor projektu ustawy o medycznej marihuany, skrócie, której autorem jest Koalicja Medycznej Marihuany. Bardzo dziękuję. Dziękuję.